bardzo nas cieszy duże zainteresowanie trzecią dawką i w tej chwili tygodniowo mniej więcej 200 osób szczepimy tą trzecią dawką. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą, to niestety jeszcze takiego większej fali z kolei po drugiej stronie, czyli fali szczepień nie ma, natomiast coraz częściej trafiają osoby jednak i przychodzą się szczepić po raz pierwszy. Nie ma właściwie w tej chwili żadnej reguły, aczkolwiek są to osoby młodsze, ponieważ rzeczywiście myśmy to zaobserwowali już dużo wcześniej, że u tych osób tak zwanych 70+, rzeczywiście ten poziom wyszczepienia był bardzo wysoki, bo te osoby jednak w trosce o swoje życie, bo tak to trzeba do tego podchodzić, zaszczepiły się. I dlatego być może w tej chwili widać, że jest duży wzrost zachorowań tych w ciężkim stanie tych osób młodszych. W związku z tym rzeczywiście przychodzi trochę więcej tych młodszych osób. Teoria to jest jedno, praktyka zawsze potwierdza albo zaprzecza. W tym przypadku potwierdza przede wszystkim jeden podstawowy fakt, że jeśli zachorujemy, to ten przebieg choroby jest po prostu łagodny. Większość przypadków, które są w szpitalach, czyli jest konieczna hospitalizacja, ten ciężki stan to jest u osób niezaszczepionych. I to są fakty. Każde szczepienie nas chroni, przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem. Zdecydowanie twierdzę i są na to codzienne dowody, że warto się szczepić. Szczepiłam się już po porodzie i w tym momencie uważam, że przekazuję przeciwciała z mlekiem, którym karmię. I więc mam nadzieję, że w ten sposób również moje dziecko jest chronione. Przed ciążą się szczepiłam na COVID. Także myślę, że naprawdę warto tutaj zadbać o siebie, jak zarówno o dziecko, jak i innych.